Cześć, witajcie w kolejnym skipie na tym kanale. Nagrałam to drugi raz, a teraz prosiłbym was o subskrypcję, żeby być na bieżąco i łapkę w górę, żeby gdzieś to było w internecie. Intro. Indykatorem pilotu SCP-1138, klasa pilotu bezpieczne, specjalne czynności przechowawcze. SCP-138 wymaga aplikacji minimalnych procedur przechowawczych dla celów humanoidalnych. Pomiar znajduje się aktualnie w chemicznie indykowanym pozastoju. Opis SCP-1138 to mężczyzna, prawdopodobnie mający ponad 4000 lat. Obiektu mierzy około 1,5 metra. Jest wychudzony i naznaczony zmarszczkami. Oryginalne pochodzenie SCP-138 jest nieznane. Obiekt został odkryty w roku 2006 w egipskim grobowcu wykopanym w roku 1922. W pobliżu grobowca Tutanchamona obiekt znajdował się w szafraku. Po odkryciu żywego stworzenia w grobowcu fundacja została o tym powiadomiona przez uśpionego agenta przydzielonego do międzynarodowego Związku Archeologicznego. Osobnik został natychmiast przeniesiony do sektora 37, aby człowiek zespół badawczy placówki przeprowadził na nim badania. Z fizjologicznego punktu widzenia SCP-138 jest klinicznie martwy. Mięśnie i organy wewnętrzne obiektu podlegają ciężkiej atrofii, a pomimo stabilności jego pola bioelektromagnetycznego. Układ nerwowy również jest mocno osłabiony. Podmiot nosi również znamiona wielokrotnych ran śmiertelnych. Niektóre zapewnie pochodzenie przypadkowego, a innych celowo, bez względu na to, czy wyrządzone przez sam obiekt, czy przez innych. Nie wysunięto oczywistego naukowego wyjaśnienia w kwestii niemożliwości doprowadzenia do zgonu obiektu, pomimo że niektóre obiekty SCP wykazały właściwości przyspieszone przy przyspieszonej regeneracji, umożliwiając im opieranie się śmierci. SCP-138 takich zdolności nie posiada, ponieważ jego ciało dokonuje regeneracji, tylko po prostu kontynuuje funkcjonowanie pomimo wystąpienia śmiertelnych ran. Określić można również rannicę uderzenia. Jednakże wszystko, co mógłby całkowicie zniszczyć ciało obiektu, okazało się bezużyteczne. Bezskuteczne. Podmiot mówi wyłącznie w dialekcie zależnego Egiptu. Komunikacja przy użyciu cywilnego tłumacza ujawniła niewiele na temat przeszłości obiektu. Jednakże wygląda na to, że został zasypany w grobowcu nieznanych celach religijnych. W związku z jego ciężkim stanem zdrowotnym SCP-138 ciągle przechodzi agonią i wielokrotnie wynosił o przeprowadzenie na nim humanitarnej eutanazji. Nie znaleziono jeszcze skutecznej metody terminacji. Pomimo wielokrotnych zróżnicowanych prób, zarówno oficjalnych, jak nieoficjalnych, w załączniku znajduje się pełna lista wyrządzonych obiektowi ran. Zatem dokument 138-27. Raniania, którego podmiot SCP-138 wytrzymał. Ranienia, które podmiot SCP-138 wytrzymał. Starożytne. Podrażnięcie. Gardła 17 oddzielonych ran na torsie, 9 ran od miecza, 6 ran od włóczni i 2 rany wywołane nieznaną bronią kłującą. Możliwe, że metalowym lub drewnianym kolcem. Sankcjonowane próby eutanazji. Silne modłości w związku z dążylnym badaniem arszeniku.
Oparzenie trzeciego stopnia na 100% ciała obiektu odtonować, że SCP-138 przetrwał pełne 20 minut w przemysłowym piecu do spopielania. Ciężkie uszkodzenia wewnętrzne i systemu nerwowego od próby porażenia prądem elektrycznym, nieoficjalne próby eutanazji przez personel nienaukowy. Uraz tchawicy w związku z próbą przedłużonego duszenia, dwie rany postrzałowe w głowę, będące powodem urazu czaszki.